Bardzo ważny jest rozwój kierunków medycznych. Po pielęgniarstwie i medycynie ratowniczej mamy medycynę laboratoryjną. To bardzo ważne również wśród finansowania tego europejskiego, czy w ramach KPO są środki na kształcenie kierunków medycznych. To jest absolutnie kierunek taki przyszłościowy. Świetnie, że uczelnia tak doskonale wyczuwa ten rynek i te bieżące potrzeby, potrafi tak umiejętnie organizować. Uczelnia się rozwija, no to tylko powód do zadowolenia i pogratulowania pani rektor i wszystkim z uczelni, że tak mądrze programują strategię rozwoju naszej Akademii. Podpisujemy dzisiaj dwa porozumienia, do czego dojdzie w trakcie spotkania z naszymi gośćmi. Odwiedzili nas dwaj panowie ministrowie, pan minister Piotr Bromber i pan minister Wojciech Murdzek. Jest to stricte robocza wizyta, dotyczy rozwoju naszej uczelni, przyszłości kierunków medycznych. Złożyliśmy wniosek, już w tej chwili jest w procedowaniu trzeci kierunek, który będzie prowadzony na Wydziale Nauk o Zdrowiu, jest to dietetyka kliniczna i kolejny to będzie kierunek, który roboczo nazywamy medycyną analityczną, najprawdopodobniej medycyna laboratoryjna, bo to musi być zbieżne z treścią ustaw, które są procedowane, zatem intensywnie idziemy w kierunkach medycznych do przodu. Nie stoimy różnymi kierunkami, ponieważ dynamicznie rozwijają nam się kierunki techniczne i również i baza do prowadzenia tych kierunków. Prowadzimy badania w zakresie nanotechnologii i nanobiologii, bo przecież mamy instytut taki. W dalszym ciągu doskonale ma się pedagogika, kierunki związane z bezpieczeństwem narodowym, z administracją i kierunki humanistyczne, które tradycyjnie w Akademii Wielokierunkowej powinny być. Dietetyka powinna ruszyć od października, natomiast medycyna analityczna w następnym roku akademickim. Przygotowujemy pomieszczenia laboratoryjne, pomieszczenia wykładowe. Podobną umowę mamy zawartą z Uniwersytetem Zielonogórskim. Dzięki wysiłkowi Uniwersytetu Zielonogórskiego mamy już w tej chwili Centrum Onkologii. Także mam nadzieję, że te dobre doświadczenia będą również zrealizowane w tej współpracy z Akademią. To są bardzo poszukiwane, bardzo dobrze płatne zawody. Jest taka potrzeba. Zachęcam wszystkich młodych ludzi do tego, aby podejmowali trud kształcenia.